Witajcie detailingowy dziadzia, Elit Detailer, w ciekawej butelce, w kremiku poziai, kuracja łagodząca, szampon nawilżający do włosów i wrażliwej skóry. O ciekawym kolorze widziałeś, można go zażyczać z pianownicy, na głowę, machnąć kilka razy czyściutka. A tak na poważnie, dostałem produkt od kolegi z internetu, nie pamiętam od kogo, przepraszam, napisz w komentarzu, podziękuję. Ale tak czy tak, serdecznie Ciebie pozdrawiam. Co do piany, tak jak widziałeś, 1 do 10, ogień, rewelacja, i kolorek, i zapaszek. Zapaszek taki zielone jabłuszko chyba jednak. Chyba tak, zielone jabłuszko. I teraz tak, na pewno padną pytania, czy piana farbuje w żadnym stopniu. Na co byś nie zarzucił, ładnie się wypukuje, ładnie kolor zjeżdża, także nie farbuje. I to jestem przekonany na 100%. Na bank. Ani ubrań, ani kostki, ani betonu, ani lakieru, nic. Naprawdę ładnie się wypukuje. Co do samej piany, 1 do 10 ogień, poezja. To jest jedna z tych pian przy 1 do 10, gdzie odrywa się, tak jak widziałeś, warstwami. Rewelacje, żeby wszystkie takie były. Domywanie, no to jest typowy letniaczek. To jest taka bajerancka piana. Bajerancka piana, która właśnie długo poleży, czyli może sobie przygotować szamponik, ona sobie poleży, zmiękczy Ci ten brud, fajnie się wybukuje, nie zaburza hydro. Tak naprawdę 1 do 10 nie stworzyło mi żadnych problemów. Ale czy piana jest fajna? Fantastyczna. To jest chyba pierwsza piana z kolorowych, która jest naprawdę fajna. Która jest przyjemna. Naprawdę. Rewelacja. Samo to już długość siedzenia tej piany. Ona, myślę, że przy dobrych warunkach to i do 10 minut dociągnie. Ale przy 1 do 20. Przy 1 do 10 ona jest ciężka i poleży te 10 minut, ale jest ciężka i szybciej zjeżdża. Przy 1 do 20 i tak ją widzę, jest fantastycznie. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Się zaciąłem. Do obejrzenia. Hej.